kultury. I mój gość, pan Michał Krawiec. Dzień dobry, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Michał Krawiec, jak państwo wiedzą, opolski artysta, także pracownik naukowy, ale dziś pana goszczę przede wszystkim jako laureata nagrody prezydenta miasta Opola podczas tegorocznego salonu jesiennego. Gratuluję oczywiście. Dziękuję bardzo. Ja przeczytałem na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego, że znowu Wydział Sztuki zabiera wszystko. Tak, tak, zgadza się, bo pierwszą nagrodę Grand Prix otrzymała Paulina Ptaszyńska. Drugą nagrodę otrzymałem ja. Paulina także otrzymała wyróżnienie Galerii Sztuki bodajże. Tak, Galerii Sztuki Współczesnej będzie miała swoją wystawę w aneksie. Tak, i nasza absolwentka dostała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego. Także zostało wszystko na wydziale. Zostało wszystko na wydziale. No, to świadczy tylko o jednym. Ten wydział jest po prostu bardzo dobry. Tak, zgadzam się. Zgadzam się. Jest bardzo dobry i mamy dowody na to, że kształcimy bardzo dobrze. Ale zostawmy może na razie studentów. Chciałbym o pana pracach porozmawiać, bo to nie był jeden obraz. Do salonu zgłosiłem 3 zestawy prac, z dozwolonych bodajże 5 prac, które można zgłosić. No i jeden z nich, z tych zestawów otrzymał, właśnie został wyróżniony nagrodą. No, tematyka moich prac jest cały czas jedna i ta sama, że tak powiem, czyli cały czas dotykam gdzieś problemów ogólnoludzkich, ale widząc je z perspektywy miast, które tworzę. No i myślę, że zaraz o tym porozmawiamy. To właśnie, bo ja nawet nie chcę się silić, ale to taki kolaż, bo to pan nie uprawia jednego gatunku sztuki. To znaczy nie, no cały czas opieram się i posiłkuję grafiką i w zasadzie w tym medium się wypowiadam, ale do tworzenia tych grafik wykorzystuję fotografie bardzo często i techniki komputerowe, także tak, są to kolaże. Początkowo to były takie kolaże tworzone tylko i wyłącznie techniką sitodruku. Teraz troszeczkę odchodzę od płaszczyzny i przenoszę te swoje grafiki w przestrzeń. Co prawda nie wiem, jak środowisko graficzne będzie reagować na tego typu zabiegi i cięcie grafik, bo tutaj dokonuję pewnego zniszczenia tych odbitek po to, żeby stworzyć jakąś formę przestrzenną. No ale myślę, że zostanie to przyjęte z entuzjazmem środowiska, bo... No jest to jakieś nowum, nowy kierunek pan pokazuje. No może nie do końca nowy, bo takie eksperymenty już inni artyści też przeprowadzali, ale tak, no staram się poszukiwać w tej grafice cały czas jakichś nowych rozwiązań, żeby się nie zamykać w jednym, może nie, że w jednym medium, bo medium to tutaj w tym przypadku jest właśnie grafika, ale żeby się nie zamykać na płaszczyźnie, żeby cały czas zaciekawić widza czymś innym, czymś, co da mu satysfakcję w odbiorze tej grafiki, bo akurat w tych przypadkach, tych pudełeczek zatytułowanych Backyards, bo tak się nazywa ten cykl, no możemy je oglądać i doszukiwać się za każdym razem czegoś nowego. Ja sam jak je oglądam, to w zależności od oświetlenia widzę różne rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Pewnie one są gdzieś tam wynikiem przypadku, a w całości, no one były zaplanowane, ale ten przypadek gdzieś się zawsze pojawia i mi towarzyszy. Nie ukrywam, że poszedłem zobaczyć specjalnie nagrodzone prace. To bardzo miło. I bardzo długo byłem przy pana pudełkach, pan to tak ładnie nazwał. Tak, no to są takie pudełeczka, no podwórka ja je nazywam, no ale to są takie pudełeczka, które powstały też w zasadzie troszeczkę przypadkowo, bo miałem gdzieś tam taką starą lampę ciemniową i za bardzo nie wiedziałem, co z nią zrobić, a żal mi było jej wyrzucać, a w zasadzie w tej chwili fotografia, no nie chcę powiedzieć, że odchodzi od tych technik analogowych, ale bardzo mocno wysunęła się naprzód technika cyfrowa, no i jednak oszczędza nam ona czas. No i gdzieś mi taka stara lampa ciemniowa jeszcze z lat
poprzedniej epoki minionej została, więc wykorzystałem ją. No i tak się zaczęły rodzić te pudełeczka i obiekty, że tak powiem, graficzne. One są bardzo kolorowe. Tak, bo wykorzystuję do tych moich grafik teraz światło UV. Nie jest ono co prawda najzdrowsze dla oka ludzkiego, ale takie krótkie obcowanie z tym światłem nikomu nie zaszkodziło jeszcze, tak mi się wydaje. I wykorzystuję różnego rodzaju farby, od farb luminescencyjnych, które gdzieś tam świecą własnym światłem, po farby fluorescencyjne i takie kolory fluorescencyjne, które też w tym świetle UV zachowują się zupełnie inaczej. Także jak zgasimy światło, to widzimy inną pracę, jak oświecimy to światło UV, widzimy jeszcze inną pracę i czasami są to rzeczy, których się nie spodziewam, że one tak będą działać w tym świetle UV. No tak, bo tworząc, to raczej ma pan to wszystko w głowie. Tworząc mam to w głowie, mam jakiś tam plan mniej więcej, jak to będzie wyglądać, ale tak, no drukując nie mam podglądu, jak to wygląda w tym UV, a drukuję przy świetle dziennym. No i dopiero w efekcie zmontowania tego wszystkiego, czy podświetlenia tego żarówką UV, wychodzi cały efekt tej pracy. No tutaj też w zależności, jakie podłoże zastosujemy, bo jeżeli zastosujemy jakieś kartonowe podłoża, które są zanieczyszczone opiłkami metali, one też dosyć ciekawie działają, bo one same w sobie świecą w świetle UV. Ale to wie pan, że pan podnosi bardzo wysoko poprzeczkę swoim studentom. No i dobrze. Jakby chcieli tak dogonić swojego wykładowcę, to wcale nie jest to takie proste. Nie, no wydaje mi się, że to wszystko zależy od pomysłu. Ja tutaj nie wyważam otwartych, znaczy nie odkrywam czegoś nowego. No to wszystko jest dostępne. Ja swoich studentów namawiam zawsze do eksperymentu, bo tak naprawdę dla mnie grafika jest, pomimo tego, że to jest taka technika wywodząca się z bardzo tradycyjnych i rygorystycznych form i procedur, staram się eksperymentować z tą techniką. No, gdybyśmy nie eksperymentowali, no to nie doszlibyśmy do niczego nowego i to jest najfajniejsze, żeby łączyć, kombinować z tymi technikami różnymi, a jest naprawdę w czym wybierać i w czym, z czym eksperymentować. Te podwórka, jak pan je też nazwał, zdjęcia powstawały w różnych miejscach, w różnych miejscowościach. Tak jest. Całkowicie, w zasadzie te podwórka to są miejsca nieistniejące, a same miejsca tak, powstają podczas podróży gdzieś, czy po Opolszczyźnie, czy po Polsce, czy w ogóle gdzieś po świecie. Mhm. No i to są takie trochę pamiętniki, trochę... no trochę właśnie takie zbiory różnych miejsc złączone w jedno nieistniejące miejsce. Ale robiąc takie konkretne zdjęcia, chyba nie ma pan już pomysłu, że je pan wykorzysta? Nie, to tak nie działa. Chociaż nie, czasami jest, że widzę gdzieś jakiś obiekt i wiem, że on zafunkcjonuje w którejś pracy, ale raczej zbierając te zdjęcia... nie mam na nie planu. One po prostu są, bo w danym momencie zainteresował mnie dany obiekt, czy to architektoniczny, czy to jakiś jest właśnie element gdzieś tam, czy napis, czy coś występującego w tej przestrzeni naszej miejskiej, czy publicznej, czy jakbyśmy ją nazwali. No i nie ma na to planu. W danym momencie interesuje mnie coś, czy widzę coś absurdalnego, tak jak na przykład dzisiaj w miejscu, gdzie przechodzę tym miejscem, w zasadzie za każdym razem, jak idę piechotą na Wydział Sztuki, absurdalny obrazek, bo są wbite słupki i jest zakaz wjazdu i napis proszę nie tarasować tego wjazdu, gdzie ten wjazd już jest sam zatarasowany poprzez te słupki, które ktoś tam wbetonował, więc no na takie rzeczy właśnie w przestrzeniach miejskich staram się zwracać uwagę i je później wykorzystywać gdzieś. Już pomijam samą pracę twórczą, pomijam pracę techniczną przy grafice, ale to na początku pan musi też trochę tych zdjęć przejrzeć, jeśli pan chce takie akurat wykorzystać, prawda? Bo tak, no nie tak. Wszystko jest w pamięci. Tak, zgadza się. Ja zawsze po każdej takiej wyprawie staram się katalogować na bieżąco te zdjęcia i je opisywać w danym katalogu. No i w tej chwili już tych katalogów jest całkiem sporo na komputerze. Nie liczyłem tego nawet, raczej w gigabajtach możemy tutaj mówić, ile tego jest i najgorzej jest później odnaleźć coś, że wie się, że gdzieś taki element się miało i później do niego dotrzeć i właśnie sobie to wszystko katalogować. To jest największy problem chyba w tej całej pracy.
No i chyba muszą być jakieś mocne te komputery i programy graficzne. Nie. Komputery są... znaczy, mam mocny komputer, ale to z różnych innych względów, do których wykorzystuję ten komputer. Ale ważne, żeby był pojemny dysk, żeby było gdzie trzymać te zdjęcia i na tyle dobry był ten komputer, żeby można było swobodnie pracować w tych programach graficznych. No ale jeżeli nie mamy tutaj do czynienia z renderowaniem jakichś wideo czy z obsługą naprawdę jakichś ciężkich plików, no to wystarczy taki przeciętny komputer, który obsłuży Photoshopa w zasadzie. To jest główny, tutaj nie róbmy reklamy, ale to jest główny program, którego ja używam akurat do tworzenia tych swoich obrazków. A to chyba nie jest pan jedyny, bo już kilku twórców mi mówiło o tym programie, także... No to jest taki uniwersalny. Potężne narzędzie, bo możemy je wykorzystywać i w reklamie, i właśnie w pracach artystycznych, i przy zwykłej obróbce zdjęć, także daje niesamowite możliwości. A propos właśnie i artyzmu, i reklamy, czy formę, którą pan przyjął i która... Pana obrazy wygrały, jednak dostały nagrodę, więc zostały docenione także przez fachowców, nie tylko, bo w tej chwili, proszę Państwa, trwa jeszcze konkurs publiczności, także będzie jeszcze nagroda publiczności. Czy taki artyzm również może się pojawić w reklamie? Czy to też jest do wykorzystania, czy to już by było za trudne dla odbiorcy? No wydaje mi się, że no to trudne pytanie jest, bo tak naprawdę reklama dzisiaj sięga po różne rozwiązania, ale tego typu rozwiązania, które ja stosuję, nie wydaje mi się, żeby one funkcjonowały w reklamie. To raczej odwrotnie. To ja wykorzystuję jakieś stare reklamy na swoje potrzeby niż w drugą stronę, by to miało zadziałać. Bo wie pan, no ja jestem miłośnikiem reklam, których nie oglądam ostatnio, bo mnie denerwują, ale swego czasu bardzo mnie interesowały i interesowały tej strony takiej bardziej artystycznej niż tego głównego przekazu, żeby kupić parówki zawinięte w jakiś papier toaletowy czy coś innego. No tak, no na pewno ta współczesna reklama, jej tworzenie wymaga od twórców takiego zmysłu artystycznego. To niewątpliwie tutaj, czy jakieś latające parówki, jak są właśnie te reklamy z parówkami. Nie wymienimy nazwy, znowu, żeby nie było lepiej reklamy. Nie? Dokładnie. Ale tak, no wydaje mi się, że zmysł artystyczny jak najbardziej jest potrzebny w dziedzinie reklamy. Do 27 września jeszcze mogą Państwo zobaczyć w Salonie Jesiennym, bo później już tego salonu jesiennego nie będzie, a w przyszłym roku ma być już salon wiosenny. Wiosenny, tak. To lepiej czy gorzej dla artystów? No... Bo niektórzy mówili, że wakacje był ten czas na tworzenie, ale ludzie wyjeżdżają i nie tworzyli. Tak, tutaj na pewno będą plusy i minusy, i będą i zwolennicy tego wiosennego okresu, i będą zwolennicy tego jesiennego okresu. Ja osobiście wolę ten okres jesienny, mimo wszystko, z tego względu, że praca na uczelni i w szkole to jest dosyć duże obłożenie godzinowe, i ten okres wiosenno-letni, tak go nazwijmy, to jest w szkołach okres dosyć intensywnej, wytężonej pracy. No to muszę panu powiedzieć, niech pan się już teraz bierze do roboty, żeby przyszły salon wiosenny coś było. Zgadza się, ja raczej staram się pracować. Ja w ogóle ten okres pandemiczny to była dla mnie jakaś katorga, bo wydawałoby się, że będziemy mieć więcej trochę czasu, a wręcz przeciwnie, nic nie zrobiłem. Ja muszę mieć po prostu taki system, że bardzo zadaniowym człowiekiem jestem i muszę mieć poukładany cały harmonogram dnia, że od tej do tej w szkole, potem na wydziale, potem w pracowni. I odkąd się zaczęła szkoła, wszystko wróciło do normy i mam swój tryb pracy i zaczynam znowu właśnie odzyskiwać te siły w pracy, także ten okres, który teraz mamy, jest jak najbardziej produktywnym okresem w stosunku do tego wcześniej. To była zbiorowa wystawa ZPAP, natomiast oczywiście czekamy na wystawę indywidualną, bo to dla artysty jest bardzo duże przeżycie i dla nas odbiorców również. Tak, taką wystawę indywidualną najbliższą będą Państwo mogli mieć okazję zobaczyć w Krakowie, w Centrum Sztuk Graficznych, w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych.
I tam wspólnie z kolegą Bartłomiejem Czosem, kolegą z wydziału, kolegą po fachu, że tak powiem, będziemy prezentować właśnie taką wspólną wystawę, ale jednak to będą dwie indywidualne, bo tam są tak fajnie podzielone te przestrzenie, że uda nam się zaaranżować dwie sale, w których w jednej będzie Bartek rezydował, w drugiej będę ja i będziecie Państwo mogli zobaczyć. Zapraszam do Krakowa w grudniu od chyba 1 grudnia, o ile pamiętam tę wystawę. No to będziemy jeszcze informować. Mhm. Michał Krawiec był moim gościem. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Rewiry kultury.